zakresie spraw właśnie tych nieczystości, dlatego że kwota, która obecnie jest wpłacana, urząd nie dopłaca, bo nie wie jednak budżet i tak nie jest solidny. Także tu radni podejmą, uważam, stosowne decyzje, by te koszty w miarę wyrównać. Proszę, panie radny, czy... Panie przewodniczący, zastanawiam się, czy pan referuje tą uchwałę, którą pod nią podpisał się pan wójt. To nie jest uchwała rady, to jest uchwała wójta, więc bardzo proszę od pana wójta o pytanie do uchwały. Tak, dziękuję. Proszę, pan przewodniczący, się wyrobił. Pan wójt, swoje zdanie też wypowiedzieć. Szanowni państwo, przygotowana uchwała jest dokładnie, no, czekamy na wpisanie tej kwoty, bo to było, jest jeszcze do ustalenia. Uchwała, która była przygotowana na początku 28 grudnia, została podjęta, obniżyła i wymusiła dopłaty do każdego mieszkańca w wysokości 6,50 zł bez już liczenia kosztów obsługi. Dlatego przygotowana była jedna uchwała, pierwsza uchwała, która, tak jak mówię, nie została przegłosowana przez radnych. Na wspólnej komisji wspólnie, to co powiedział pan przewodniczący, powiedzieliśmy, że jeszcze raz, bo nie ma już tych pieniędzy, z czego dopłacać do tych śmieci. Nie ma z czego dopłacać do tych 6,50. Dlatego ja proponuję teraz panią skarbnik, żeby pani skarbnik przedstawiła, jakie są wyliczenia, gdybyśmy mieli już. Dopłaciliśmy w pierwszym półroczu 340 tysięcy, tak? Złotych do wywozu śmieci. Odbiory nieczystości stałe. Nie przyniosły, tak jak mówiłem tam we wcześniejszej, powołana została komisja śmieciowa, żeby te koszty obniżyć. Nie przyniosło to żadnych efektów i to jest nieopłacalne organizowanie tych śmieci na własny koszt, we własnym zakresie. Dlatego chciałbym, żeby pani skarbnik przedstawiła teraz wyliczenia, które dotyczą budżetu i od rady zależy teraz decyzja. Proszę pani skarbnik, jeżeli można. Pani skarbnik, żeby była. Ja mam problem tutaj. No proszę. Bo już drugi raz czuję się wywołany do tablicy. Proszę o dosyć precyzyjne postanowienia komisji, bo to, że bezpośrednio nie dało to żadnych skutków. Na zasadzie takim, że nie opłaca nam się utworzyć naszego własnego przedsiębiorstwa z samochodami specjalistycznymi, to jest jedno, ale komisja dała szereg zaleceń, które na tą chwilę chyba nie są realizowane. Więc takie lekkie, że ta komisja nic nie zrobiła, nic się nie dzieje, to jest tylko wrażenie pana wójta. Bo pan wójt powinien te wnioski wziąć pod uwagę i kształtować politykę śmieciową. Więc no, znowu taki lekko duch wychodzi z drugiej strony. Dziękuję.